tajemniczy obszar Wendii, którym wciąż jest wyznawana prastara religia słowiańska. No niestety zagrożona, bo znajdująca się pomiędzy katolikami a prawosławiem. Czy teokracji Veleti uda się zjednoczyć cały obszar Wendii pod jednym butem i następnie poprowadzić religię słowiańską do dominacji w regionie? Zobaczymy. Ogólnie cały ten obszar Wendii dostał małego reworka na Antebellum i wszystkie te kraje Obotries, Pomorze, Lusatia i Veletia. Boże, na pewno poprzekręcałem tu te nazwy. Troszeczkę się zmieniły. My dodatkowo jeszcze mamy fajną reformę z ery, bo dostajemy niesamowicie zmniejszony damage z szoka 20%. W zasadzie jesteśmy taką Hiszpanią, tylko że słowiańską. Mamy nowe drzewko misji, które jeszcze bardziej się rozbudowuje po utworzeniu właśnie Wendii. I tutaj jest fajna sprawa, że będziemy mogli sobie przywrócić dziedzictwo tej nacji Obortjes i będziemy mogli pirać i całe wybrzeże Bałtyku, jak i nie tylko. Kolejną fajną sprawą, że w momencie, kiedy przejmiemy cztery święte miejsca, będziemy mogli reformować wiarę słowiańską. Bo obecnie okej, za każde święte miejsce dostajemy jakieś tam bonusy i działa to w zasadzie trochę jak u koptów, jeżeli kojarzycie z podstawowej wersji gry, a następnie będzie to działało mniej więcej jak w protestantyzmie. Nasza flota przyda się, żeby wysłać ją od razu na misję antypiracką w regionie Lubeki, bo w tym regionie zarówno nasz sąsiad może nas piracić, jak i, no niestety, Duńczycy są Norsemenami i też mogą nas piracić. A, i jeszcze ta wyspa Gotlandii. Co do rozwinięć naszej religii, bo możemy przyjąć trzy, bo trzy święte miejsca są pod panowaniem wiary słowiańskiej, no to na pewno potrzebujemy lepszej armii, czeka nas dużo wojen na początku. Będziemy wprowadzali instytucje, więc development też jest wskazany. I poprawianie relacji, bo znajdujemy się tuż przy regionie Świętego Imperium Franciszka. O, kulturę też zmienili. Dałbym głowę, że poprzednio byliśmy w grupie kulturowej niemieckiej. No to może rzeczywiście nie potrzebowałem tego ostatniego rozwinięcia z religii. Trudno, ale całą resztę podbijemy. Jako, że wiem, że czekają nas od razu wojny, rekrutujemy naszą darmową kompanię. Wiem, że free-to-wolna kompania, jakby co. Ale czekam, bo uwielbiam, jak się osoby to łapią i piszą mi: "Ej, Lukas, free to tutaj wolna kompania, a nie darmowa kompania. Wow." Naprawdę nie wierzę, że są osoby, które się wciąż na to łapią. Z ustanowieniem naszych rywali poczekamy do 30 i w sumie też poczekam do miesięcznego tika, żeby zobaczyć, jak moja ekonomia stoi, jakich doradców mogę sobie... Wow, jakie mamy bonusy. Tak jak bonusem są przeceny na gry na Enebie, padnijcie tam, linki macie w opisie. Jakich doradców mogę sobie zatrudnić? Ale Stany, tak, ich nie było, zostawiłem je na koniec, bo robię je totalnie standardowo, czyli dodatkowy punkt z każdej grupy, supremację bierzemy od nobility oraz tańszych doradców, tylko i wyłącznie u kleru oraz merchantów. Potem odbieramy ziemię, dowiadujemy się, że odebraliśmy równe 5%, robimy jej! Udało się nam, jakąś misję wykonujemy. O, i ta misja brzmi fajnie. Wybrałem tą nację do gry, ponieważ jako jedyna nacja z tych słowiańskich startujemy jako teokracja słowiańska. Już zobaczcie, na początku wszystkie prowincje innych religii kosztują nas 10% mniej kosztów wojny, co jest super. No i mamy też parę innych takich dodatkowych umiejętności, jak antychrześcijańska koalicja, co zwiększa nam dyplomatyczne relacje, Unleash the Pogan Fury, co daje nam zwiększoną tradycję wojskową, co jest naprawdę mocne. A wiecie, gdzie jest nasza stolica? W Berlinie! A wiecie, co jest w Berlinie? Brama Brandenburska! A wiecie, co ma Brama Brandenburska? Tradycje zbite zwiększone o 50%, więc to nam się super będzie skalowało. Zresztą my mamy drugi bardzo fajny monument na wyspie Rügen. O, tutaj to się nazywa Rujana w ogóle, który daje nam dodatkowego misjonarza i parę innych fajnych rzeczy. O, widzę, że nasza teokracja działa jak każda teokracja, czyli możemy sobie wybrać następcę, gdzie nie wiemy, kto będzie rządził. Stanisław brzmi dumnie, ale jak to mnie zrajdowali? Przecież wysłałem moje okręty! Co to ma być? Stworzyliśmy naszą armię i dostajemy teraz roszczenia terytorialne do naszych dwóch najbliższych sąsiadów, na których ma zamiar podbić jak najszybciej. Ale trochę mnie to śpieszy, że każdy z nich chce mojego sojuszu, a ja będę ich podbijał zaraz. To ma ze Śląskiem sojusz, a Pomorze ma z Wiślanami. Dobra, 30 bierzemy oba te kraje na naszych rywali oraz Śląsk, bo czeka nas i tak wojna z nim za chwil parę. I ten
ten moment, kiedy się przekonujesz, że nikt ci nie został na sojuszu. Dobra, wejdźmy w sojusze z tymi małymi państwami z tego regionu niemieckiego, czyli Lubeką, Hanzą i tak dalej. Polski raczej należy unikać, bo tu zaraz będzie ładna wojna każdego z każdym, a nie chcemy być do nich wciągani. Widzę, że nawet zarabiamy, więc możemy sobie pozwolić na jednego, dwóch doradców. Na pewno militarnego potrzebujemy. O, to jednego doradcę. Od razu atakujemy o Szczecin. Szczecin zawsze był nasz. A, tylko generałów sobie nie zrekrutowałem. Ja, żaden bez zdolności oblegania, no ale niech będzie. O, jednak nie zarabiamy. I flotę mi topią, nie? Zgapiłem się. Jak zwykle frankijski kryzys. I dużo buntów. Teraz przed nami ekscytujące, kto komu pierwszą fortecę zajmie. Stabilność w górę, no to może odpalmy sobie Religious Sacrifice, co zmniejszy mi koszty stabilności. Fajne to jest. O, Wall Breach. Ale dobra, nie szturbujemy mimo przełamania murów portu trójkowego, bo bym potrzebował 15 tysięcy wojska. O, zobaczcie, Morawy już podbijają Wiślan. Szczecin zdobyty. No i w sumie lećmy może zniszczyć armię Pomorza, bo Pomorzu już nikt nie pomoże. Wiślanie są niszczeni, a Pomorze... O nie, kurka, ja muszę pomóc Pomorzu. Ale mnie złoili! Dobra, uciekamy, uciekamy. Tak, to jest jak się odzwyczaiłem od patrzenia, czy tu jest rzeka, czy nie jest rzeka, czy to są lasy i tak dalej. Debil. Ale zemsta będzie nasza. Chyba. Halo, gincie, gincie, już, już, już. Oj, biedni Wiślanie. Wiślanie mówią papa, a Pomorze mówi sayonara. Wszystko jest moje. Dobra, będzie mnie stać jednak na tych doradców. Co prawda będziemy na minusie, ale mamy dużo pieniążków, nawet spłacę pożyczki i będziemy mieli te pieniążki. Zaraz i tak przed nami kolejne wojny. A kolejną wojnę lecimy z naszym Obotriet. Jak to się wymawia po naszemu? I dodatkowo lecimy na Śląsk również. Ten moment, kiedy zapomniałeś wziąć sojuszu przed wojną. Fuck! Znowu na dwóch minusach się wbiłem, więc się cofamy. Moja większa armia, która już będzie miała w pompie te minusy, leci. I stack wipe, mimo dwóch minusów, super. Nie pytajcie się mnie, jak to zrobiłem. To jest po prostu wyższa szkoła rozpierdolu. Dobra, Śląsk bardzo szybko pada. W ogóle jak to jest dziwne, jak na tej modyfikacji słaby jest Śląsk. W sensie nie ma żadnej fortecy ani nic. Wiślanie totalnie rozbierani. Totalnie. A przede mną znowu ekscytująca okupacja fortecy. Trzeciego poziomu morskiej. Tak, ciekawe, gdybym podbił najpierw od tego kraju, który właśnie podbijał, miałbym mniejszą agresję lub ekspansję. Cholera. Zresztą tutaj tak przełączmy naszego kupca, żeby szybciej ją zbijać. Prestiżu też dużo potrzebuje. Nie, ten moment, gdzie zbudował dosłownie po zdobyciu stolicy, zbudowali drugą fortecę. No co za... Mamy liska do oblegania fortec. Ale floty nie mam, bo mi znowu zatopili, bo się zgapiłem. No dobra, budujemy galer. Dużo. Aż kupców poproszę o pożyczkę. Niech mi dadzą. Dużo pożyczek. Więcej galer poproszę. Dziękuję. Dlaczego tyle galer? No bo będziemy toczyli i tak w najbliższym czasie wojnę z Duńczykami oraz Gotlandią. Musimy się jak najszybciej pozbyć konkurencję. Ostatnie bitwy przed nami. No i będziemy podbijali cały ten region. O, relacje z Litwą, ale wolę zwiększyć dewa w naszych prowincjach. I lecimy na Holsztyn. Tak. No dobra, nie stack wipe. Gdzie to uciekło? A może i stack wipe? Zjadamy Śląsk. Zjadamy ten drugi kraj, którego nazwy już nie muszę pamiętać i sobie nawet koalicja na mnie grozi. Niesamowite. Chyba coś poprawili w tym regionie. I już w 6 lat od startu tej gry wspaniałej jesteśmy Great Powerem, czyli jednym z najsilniejszych państw na świecie. Kolejny mój rywal to na pewno Morawy. Musimy je podbić dla kopalni złota. Jest ich tam dużo. Duńczycy również będą moim rywalem oraz... O! Prutenia! Bardzo łatwy rywal do zaorania. Husyckie Czechy lecą na razie na sojusz. Teraz będą pomorskie bunty. Gdzie tu jest najwyżej? Dewowa prowincja. O! W Szczecinie. Pięknie sobie radzimy. O! Widzę łatwy cel. Lecimy. I tak lecę najpierw o upokorzenie, potem zdobędziemy ich kopalnie złota. Łatwo, szybko i przyjemnie. Upokorzenie i pieniądze! Im zjadać wasala. Raczej nam się nie przyda. I w sumie to dość późny renesans mam. 55. I teraz moje ulubione obniżanie autonomii, późniejsze tłumienie buntów. Ale jak to straciłem rywala? Jak to? Stasiek wszedł na tron, a następcą będzie Szczedrok, kimkolwiek to jest. Ej, już nawet fajnie zarabiam, jak miło. Dobra, teraz musimy zebrać punkty administracyjne i przenieść naszą stolicę do Wolgastu, bo teraz znajduje się w Berlinie, a jedyna taka fajna prowincja w okolicy to, szczerze mówiąc, do dewowania Wolgast lub Wysomierz. Ale żeby Wysomierz fajnie się dewowało, to, czyli rozwijało, to trzeba byłoby wcześniej
lubekę podbić, a z tym może być problem. Zobaczcie, ile tutaj jest przeciwników. Czekajcie, tu nie ma przeciwników. Dobra, czyli lecimy z dalszą misją. Mieszamy agresną ekspansję. To mi dało roszczenia do lubeki. Mam z nią sojusz, ja pierdziele, zapomniałem. Ale dobra, teraz jak spojrzałem, to lepiej, że nie zaatakowałem, bo... bo nie byłaby cała Liga Hanzatycka, czyli wszystkie te kraje. I to już jest duża liczba. Dobra, to przenosimy naszą stolicę do Wolgastu. Ulepszamy centrum. Tylko ty kretynie, przecież to centrum działa na razie na jedną prowincję, potem jest na obszar. Aaaa! No nic, trudno. Dzisiaj mam jakąś zapaść umysłową, nieważne. Integrowaliśmy naszego wasala, bardzo fajnie. I następnie, co musimy mieć? Wszystkie te prowincje dla nas. No to jeszcze poczekamy. No to lećmy z rozwojem naszej stolicy. Co ja potrzebuję do wprowadzenia tego? To jest tylko i wyłącznie na Berlin? Ta, nic mi się nie zmienia. To jest tylko i wyłącznie na Berlin. A w sumie to na Berlin, nie Berlin. Sorry. No i mamy nasze pierwsze rozwinięcie i powiem szczerze, pójdziemy w tą antychrześcijańską koalicję, co powoduje, że szczerze mówiąc powinienem zacząć chyba poprawić relacje z każdym z tych krajów. O, Romuwa i tutaj to dalsze. Jej, kolejna fala buntów. O, a ja mogę utworzyć już Wendię, czyli zwiększa nam się poziom państwa z księstwa do królestwa i dostajemy nowe tradycje oraz ambicje i tak dalej, i tak dalej. W sumie nie pokazywałem wam, jakie mamy na początku, więc zobaczcie sobie, jakie mamy idee narodowe. Misjonarza, lepsze forty, tutaj morale, mniejsza agresywna ekspansja, dodatkowy misjonarz, o, szybciej spadająca agresywna ekspansja i shock damage plus 15%, co jest trochę słabe, bo nie połączy nam się nigdy z tym rozwinięciem. Nie ma na to szans. Ale utwórzmy państwo Wendów. I tak, chcemy nowe tradycje oraz ambicje. Zmieniliśmy kolor. Napis też zmieniliśmy. Jesteśmy teraz Szwecją Bis. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nasza forma rządów, no już mamy mniejszą agresywną ekspansję na początku, co jest fajne. Oraz siłę handlu zwiększoną. Muralki, silniejsze galerki, poprawienie relacji, stabilniejszy kraj, dodatkowy kupiec i shock damage plus 15 i war scores versus other religion minus 20%. Mega mocne. Już tutaj mamy to Slavic Theocracy minus 10%. Ej, a nie powinno mi się zmienić forma rządów? Nieważne. Dostaliśmy właśnie Unleash the Pogan Fury! Wyjebiście, ale co najważniejsze, drzewko misji nam troszeczkę się zmieniło, nie urosło, ono się totalnie zmieniło. No dobra, wróciłem do Wendów, bo jednak wolę na razie ich misje wykonać. Myślałem, że są kontynuowane, ale jednak nie. Patrzcie, dostałem po prostu jako teokracja dodatkową reformę. Dziwne. My jeszcze podnieśmy Legnicę do 15 poziomu deva. Próbowaliśmy renesans, nie musimy się zapożyczać, no to tym lepiej. Super. A gdzie mój event na kryształy? What the fuck? A, okej, okay. Musimy tutaj mieć wprowadzony renesans, więc przyspieszmy to. 4 punkty na miesiąc, dość szybko. I mamy to super! No i okej, okay. Możemy brać ideę na 5 poziomie technologicznym i tutaj musimy pójść raczej w nasze moje, albo i w nasze ulubione kombo, czyli religijne, handlowe oraz ilościowe. Niekoniecznie w tej kombinacji, bo musimy mieć idee religijne. Są one wymagane, żeby mieć zreformowaną wiarę słowiańską. A jak patrzę na polityki, to chyba nie ma lepszej niż do Goods Production Modifiera. Chociaż może Divine Idea? Chociaż żeby w każdej kampanii z tego samego nie korzystać, zrobię tutaj odstępstwo i pójdę w Divine Ideas, te są całkiem niezłe. Dostajemy dzięki temu dodatkowe moralki i Shock Damage Received, zwiększone o 5%. Ale najpierw pójdziemy pod handlowe, jako trzecie weźmiemy Divine, bo Dania przestała być rywalem, no to może wyjdziemy z nią w sojusz. Ciekawe, czy mnie będzie dzięki temu nie piracić, w ogóle można tak powiedzieć, nie piracić, zamiast nie będzie mnie piracić, no to ten sojusz długo nie potrwa. A nie, to Gotland! XD, dobra, zabezpieczyłem się w ten sposób. Sojusze wysłałem. Chyba wykorzystam, albo i może nie. Dobra, nie będę ich wykorzystywał, nie wzywam ich do wojny. Po prostu nabijemy sobie punkty przysług. Z tego co widzę, dość szybko będą leciały. 3 lata i mamy wojnę sensowną. Pierwsze rozwinięcie z ery to zdecydowanie lecimy w Wendish opór, jakkolwiek się to tłumaczy na nasze. Dobra, Daja ze mną zerwała, więc zaatakujemy inaczej, ale to już tak ostatecznie. What the fuck? Morawia zdobyła Unię Personalną nad Bułgarią. To tak śmiesznie. I sobie pierwszy raz mamy troszeczkę większą wojnę. Mówię Fuchs, bardzo szybko Lubeka oraz Han zapadły, więc sobie lecę wyjąć Poland z tej wojny. Pewnie pieniądze od nich tylko wezmę. Postaram się zdobyć jeszcze dla siebie Rygę oraz Danzig, który jest husycki. Lubeka jest moja. W sumie też odpalam Złotą Erę, bo czemuż by nie. Pozwoli nam to po mega tanich kosztach, bo jeszcze mamy taką misję, co zmniejsza nam koszty dodatkowo. Wprowadzić ideę. O!
też chcę. 329 punktów to tak całkiem nieźle. Zdobywamy Rygę i tak stajemy się królestwem. O, mogę już wojowników Peruna? Super. Ich mogę za zerową stratę profesjonalizmu rekrutować. Ale oni są w cholerę drodzy. Jak? Lol, że miałbym się nawrócić na chrześcijaństwo? Chyba nie. No i Gdańsk wraca do macierzy. W sumie to nie, ale wiecie o co chodzi. Jeszcze mnie Norwegia wciągnęła do jakiejś wojny z Nowogrodem oraz Szwecją. Super. Zniszczmy szwedzkie wojsko. Tylko jeszcze naszą flotę schowajmy. Możliwe, że tutaj im zaraz tak wipe'a walniemy. Okej, cofają się. Dziękuję. Znowu się schowajmy. O, znowu się cofają. Dziękuję. O Boże, ja kocham walczyć na cieśninach. Dobra, to ich wojsko będzie tutaj leci. Kito, oby szybko wykitował. Bułgaria wypowiedziała wojnę, niepodległość Morawii. No okej, kto by się tego spodziewał. No dobra, weźmy to rozwinięcie niby stolicy berlińskiej naszej. I dalsze bonusy również. Czemu tego nie mogę brać? Aha, bo bastionu potrzebuję, no to nie do zrobienia. Dobra, będziemy tworzyli Juwendię. Już jednak wszystkie najważniejsze misje mam zrobione. No oprócz Polski, z tym raczej sobie jakoś poradzimy później, bo też widziałem, że w dalszej części mamy też i tutaj te misje. Okej, no to Sagdy Hansa zrobione, konsolidacja naszej Unii i dostaniemy lepszego doradcę. Ja nie wiem, czy ja chcę tą misję odpalić. 52 stacji w Gdańsku? Chyba nie, no przynajmniej nie na razie. O, i rzeczywiście, no dostałem po prostu jedną reformę zamiast specjalnej reformy rządu. Mamy już nawet trójkowych doradców, na których mnie stać. Super, możemy sprzedać ziemię, jakąś misję wykonać, nawet może za chwilę coś podewujemy. Manufakturę w Legnicy, ale tego mi się nie opłaca stawiać. Gdzie jest Wieluń? Nieważne, w pierwszej kolejności rozwijmy budynki produkcyjne, tam gdzie się to najbardziej opłaca. Fokus na punkty administracyjne, żeby jak najszybciej nasze idee religijne skończyć. Ale jak to misja niewykonana? Trochę żałuję, że poszedłem w jakiegoś builda pod development, bo jest mega tanio tutaj to wszystko. I zlecimy jak najbardziej, wydajemy wszystkie punkty militarne jeszcze. Saksonia nowym cesarzem! Super! Na wojnę z Polską miałem troszeczkę poczekać, ale okazało się, że będę miał bardzo fajny casus belli na Morawy, więc atakujemy już teraz Polskę, bo dostajemy dalsze roszczenia na Polskę, siły misjonarzy, a tutaj będziemy mogli uczynić z Moraw naszego wasala, którego potem integrujemy. Polanie nie mają z nami najmniejszych szans, rozgramiamy ich doszczętnie, orzełek płonie. Easy wojna. Dzięki temu mamy kolejne misje, które możemy wykorzystać, ale z tym to poczekam, na moment jak już naprawdę z podbojami ruszymy. No dobra, może oprócz tej misji, po zbudowaniu budynków produkcyjnych, no to już teraz polecę pod manpower. No nasza Wendia się już ładnie prezentuje. Kończymy idee religijne, w sumie wreszcie możemy odpalić przepotężną politykę, którą mamy, oraz co najważniejsze, zreformować naszą wiarę. Zreformowana wiara chyba nie daje lepszych bonusów podstawowych, ale jak widzicie, działa tak jak mówiłem, jak protestantyzm. Będziemy mogli odpalić następujące bonusy, których jest troszeczkę więcej i niektóre są połączone. Na przykład mamy development z produkcyjnością, infantry compatibility, dostajemy jeszcze szoka, co jest dla nas mega mocne. Chociaż dla mnie chyba najmocniejsze jest to global prosperity grow zwiększone, to jest bardzo mocne. No to nawracamy. I w sumie mam teraz możliwość zmiany na monarchię i tylko z ciekawości to kliknę. Za chwilę wrócimy do teokracji, bo jednak wydaje mi się lepsza. Bo tutaj dostajemy coś takiego jak Wendish Confederation, możliwość przyjęcia, co nam daje zmniejszone koszty state'u i szybsze spadanie autonomii. Dodatkowo mamy Pogan Nobility, co też wydaje mi się takie dość średnie. Wolałbym standardowo większego manpowera, ale mamy odtworzenie szlaku bursztynowego jako coś unikalnego. Następnie Forest Warfare, które zwiększa attrition, czyli wyczerpanie na prowincjach dla przeciwników, na naszym terytorium plus 3. To jest akurat dość niezłe. I w sumie jak tak szybko przeglądam, to pozostałe rzeczy nie są unikalne w żaden sposób. Ale gdybyśmy chcieli tak naprawdę podbijać cały czas, to jednak zostanie teokracją to lepszy wybór. Na szczęście bardzo szybko z trzema misjonarzami nawracamy nasze prowincje. No dobra, wreszcie technologia nadgoniona. Możemy lecieć dalej z naszymi podbojami. Jakiegoś generała dostaniemy. Kontrolujemy też już wszystkie święte miejsca i dostaniemy misjonarza. Bardzo fajnie. Od razu go nawet zatrudnię, bo brakuje mi teraz tańszego doradcy administracyjnego, a tutaj zdecydowanie chcę go nawet do piątki rozwinąć. Z tym w sumie poczekamy. Chyba, że istnieją jakieś pozostałe fajne rzeczy. O,
To jest dobre. Też kontynuujmy naszą bałtycką krucjatę i myślę, że właśnie nad Bałtykiem się teraz skupię. Tą misję urbanizacji Wendy na razie odczekamy, bo zobaczcie, dostaliśmy pana z developmentem. W sumie to jest był lepszy od tamtego, no ale trudno. Ale wiecie, co jest najlepsze? My mamy też ścieżkę pod kolonizację, jak i ścieżkę pod budowę floty. Fajnie to jest, naprawdę pomyślane są te misje. Zobaczcie, siła handlowa, rozbudowa portu w Szczecinie, budowa naszego okrętu flagowego. I co najlepsze, możliwość pokonania Angi nad morzu, bo dostaniemy Wooden Wall. Co prawda, wiecie, roszczeń niby nie potrzebowałem, bo mamy Cassius Belli fajne teraz z religijnymi ideami, ale zawsze szybciej będziemy korowali te prowincje. Mazowsze znika, tak samo Polanie znikają, Białoruś straci dostęp do Bałtyku, znaczy w sumie wiem, że nie miała, ale chodzi mi o handel bałtycki. Jakiś event na bunty. Mamy lechicką dominację i to daje nam lechicką unię oraz możliwość podbicia Moraw na wasala. Co prawda wiem, że powinien tu już dawno zdobyć kopalnię złota, ale jakoś tak chciałem lecieć tymi moimi misjami i tak zdecydowanie zaatakujemy w ten sposób. Jednocześnie zjemy Łędzian, czyli Lędzian. Co za misja? Saksonia jest wasalem Łędzian. Ha, bo Saksonia to jest cesarz, No to wojna o Murawy się rozpoczęła. W sumie nie jest taka duża, jak myślałem. Naprawdę Divine? A nie, jest Trade Efficiency. Myślałem, że się nie łączą z handlem. No nic, trudno, to lecimy z Divine Ideas. Mówię, bardzo rzadko pod nie gram. Lędzianie znikają. 78 agresywnej ekspansji. No okej, niech będzie. Minus 200 już na początku naszych relacji. Jakoś damy sobie radę, prawda Murawy? No ale dzięki temu już mamy Murawy pod naszym butem. Teraz tylko i wyłącznie kontrola Czech. Jak i zdobycie całych Węgier. Serio, do końca gry dostajemy bonusy do naszej floty? Okej. Okay. I to, co najbardziej mi się podoba, to zobaczcie, dostajemy teraz admirała i jeżeli jesteśmy krajem innym niż Obortires, czy jakkolwiek się to wymawiało, jeden z tych, co podbiliśmy na początku, dostajemy możliwość piracenia wybrzeży naszą flotą. To chyba czas się zemścić. Oni mnie piracili, to teraz ja ich popiracę. Powiem szczerze, że nawet jak już minął ten okres, gdzie mieliśmy ten gigantyczny bonus, nadal mega szybko nawracamy. No, nasza bałtycka krucjata została, no, w miarę zakończona. Teraz zostaliśmy chyba dalsze roszczenia. Oh my god! No dobra, kim ja jestem, żeby tego nie zdobyć, prawda? Gotlandia. Ale Gotlandię może naszym wasalem uczynimy? Dużo nie brakuje. Ciekawe, jakby w ogóle dyplomatyczna reputacja i nasze relacje nie miały wpływu na wasalizację. Okej. Okay. Robimy desant na Gotlandię. Ciekawe, czy z tymi minusami damy radę wygrać bitwę o Gotlandię, ale chyba tak, mamy dużą przewagę jakościową armii. Bardzo dużą. Easy. Żeby tak zatopić flotę Republiki Pirackiej, coś tutaj jest nie tak. Gotlandia znika i w sumie Litwę też zjadam całą. No, trochę przegiąłem z kolejną wojną. Nastała era reformacji. Tutaj na pewno chcemy Religious War oraz, no, są takie rzeczy dla innych krajów. Dla nas chyba akurat nic nie przewidziano. Coś dla papieża było. Serio, muszę być obrońcą wiary trzeciego poziomu, żeby móc przeprowadzić Wrath of the Old Gods. No tak serio, nie fajnie. Dziś widziałem fajną mechanikę właśnie, że było to uzależnione od ilości developmentu. Ile ma kraj, żeby mieć właśnie tego obrońcy wiary. No ale szkoda, że tutaj teraz tak nie ma, tylko trzeba tworzyć sztuczne kraje, żeby móc być obrońcą wiary. No ale nasza Wendia całkiem nieźle się prezentuje. Podbiliśmy linię brzegową, mamy potężne armie, drzewko misji nieźle już zapełnione i naprawdę fajne. Chciałbym zagrać tym jeszcze pod kolonizację kiedyś. I tutaj ta środkowa ścieżka związana z upadkiem całego Holy Roman Empire wygląda mega ciekawie, ale to byłaby długa, bardzo długa rozgrywka. Nie wiem, może jeszcze kiedyś sobie zagram Wendami. Dajcie mi znać, czy byście chcieli i kto wie, może jeszcze się spotkamy w kampanii z tego kraju. A was, moi drodzy widzowie, jeżeli nie macie dość modyfikacji Antebellum, zapraszam do obejrzenia odcinku z Shogunatu znajdującego się w Japonii. Jakby mógłby być gdziekolwiek indziej. Fajną sprawą jest to, że ma on pruską militaryzację i dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć jeden z najpotężniejszych militarni krajów. Do tego możemy grać spokojnie pod wasali, co jest super bonusem i powoduje, że możemy kontrolować naprawdę spore obszary terytorialne z lojalnymi wasalami. Ciekawa rozgrywka, bardzo inna od wszystkich innych, polecam zobaczyć.